Piosenka Coco Euro Spoko zespołu Jarzębina wygrała konkurs na przebój reprezentacji Polski na Euro 2012. Jeszcze rok temu rozmawiałem z Krzysztofem Skibą i już wtedy przewidział hit związany z Euro 2012. Oto co powiedział. Na pewno to musi być piosenka nie jakaś awangardowa, nie jakaś jazzowa, tylko po prostu piosenka popularna, przebojowa, taka, która da kopa i naszym piłkarzom, a przede wszystkim jakby będzie też świetnie reklamowała mistrzostwa, występ naszej drużyny, będzie zagrzewać do boju, no bo to też ma wpływ na jakiegoś ducha walki, prawda, sportowego, to muzyka łączy się ze sportem. Są oczywiście dyscypliny bardziej muzyczne i mniej muzyczne. Taką mocno muzyczną dyscypliną to jest na przykład koszykówka, gdzie przecież na meczach się gra muzyka i właściwie śpiewa i koszykarze rapują i fani koszykówki śpiewają. Ale taką muzyczną dyscypliną jest tak samo piłka nożna. No przecież śpiewy na stadionach, hymny kibiców to są rzeczy, które są takimi pieśniami bojowymi niesłychanie ważnymi. A jakby pan zaśpiewał hymn Euro 2012, gdyby pan dostał taką propozycję? No może nie tyle ja, ile zespół Bikcyz, bo my wspólnie śpiewamy, tam głównym wokalistą jest kolega JJ, natomiast na pewno byśmy się wywiązali z tego zadania w sposób taki, który mógłby przynajmniej część fanów rock'n'rolla i sportu zadowolić, natomiast ja mam duże obiekcje co do tego, żeby wykonywać taką twórczość na zamówienie, bo to jest taka twórczość, taka tak zwana piosenka, my to nazywamy piosenka meteorologiczna, czyli to się mówi tak, że jak świeci słońce, jest lato, to się pisze piosenkę o wakacjach, o lecie. Jak jest zima, to się pisze, czy święta się zbliżają, to są tacy wykonawcy, którzy piszą piosenki o bałwanach, o jeździe na sankach, o choince i tak dalej. A z kolei jak są jakieś duże wydarzenia sportowe, no to od razu, czy mają takie zamówienie, czy nie, piszą piosenki w stylu właśnie Polska gola i że bramki są dwie, a piłka jest jedna i że na pewno sobie poradzimy i orły do boju i tak dalej. Dlatego, że takie piosenki przemijają. Poza tym bardzo często artyści, którzy się pospieszyli, już były takie sytuacje, na przykład przed mistrzostwami w Korei, kiedy to, ładnych parę lat temu, kiedy to, no, były takie wielkie nadzieje, prawda, że Oli Zadebe, że damy radę i tak dalej. I te nadzieje urosły, bo to przecież była, dostaliśmy się do tych mistrzostw po dużym czasie nieobecności na ważnych wydarzeniach sportowych. No i oczywiście nasi sportowcy właśnie spalili się w takich działaniach, powiedziałbym, bardziej artystycznych, czy reklamowych, a nie sportowych. No reklamy pamiętamy wszyscy, że to było nie tak dawno. No reklamowali zupy w proszku, pralki, proszki do prania, po prostu dokładnie wszystko urządzali, chodzili na koncerty, chodzili na jakieś imprezy, brali udział w możliwie wielkiej ilości reklam, no i to niestety odbiło się tym, że chyba mało trenowali i zostali przez Koreańczyków, zostali zabiegani, właśnie wszystkie mecze przegrali. Ostatni, który wygrali z Amerykanami, to był taki już o honor, prawda, i ze Stanami Zjednoczonymi o honor i tak i o pietruszkę, bo już nic tam to zwycięstwo nie dało. W związku z tym też wtedy powstało mnóstwo piosenek, pamiętam, mnóstwo zespołów, już nie będę robił złośliwych uwag o kolegach i nie będę wymieniał tych zespołów, ale naprawdę bardzo dużo zespołów polskich nagrało wtedy piosenki takie zagrzewające do boju, myśląc, że upieką tak zwaną super sobie pieczeń, właśnie taki zrobią sobie przebój na tych mistrzostwach. Niestety myśmy szybko dosyć tych mistrzostw wylecieli i tak samo szybko te piosenki wyleciały z radia i w tej chwili chyba nawet, co po niektórych zespołach się wstydzą tych piosenek, nie umieszczają ich na płytach, no bo to są takie właśnie piosenki szybkiego użytku. No, one też mają swój wdzięk oczywiście. To jest tak jak hot dog, to jest tak jak szybkie danie z baru z fast foodu, że po prostu no, jak je jemy, jest gorące, szybkie, dobre, smaczne, no a po jakimś czasie nam się tam czkawka odbija i mamy jakieś tajemnicze dźwięki w brzuchu.